Cześć drodzy widzowie, dzisiaj zawitałem na Bielany, żeby sfilmować tramwaje, między innymi 6 i 17. Mamy bardzo ładną majową sobotę, jest ciepło. Przyjechałem na rowerze, jak widzicie. Nie jest to sprzęt najnowszy, ale swój. Od lat ulubiony rower. I podjechałem bliżej Młocin i właśnie łapiemy naukę jazdy. I 17. A ja jadę dalej. I kolejna 17. Jestem na pętli, gdzie stoi kolejna nauka jazdy, ale to za chwilę. Ładnie stoi na łuku. Kibelek. Tylko trochę inny niż na moim kanale kibelki pokazuję. Dobra, i jadę dalej. Może ktoś z was wie, jak się nazywają te kwiatki? Mógłby podać w komentarzu nazwę. A tutaj 6 mnie zaskoczyła. 2-wagonowa 105NA. Moim zdaniem jest to jeden z ładniejszych odcinków linii tramwajowej w Warszawie. Dużo zieleni, cisza. Jesteśmy obok strzelnicy, więc co chwilę będą strzelać. O, a tu jest elegancki tunel przy moście północnym. 6 zmieniła zwrotnicę i cyk. Tym razem wyjeżdżający tramwaj. Linia 6. Tutaj piękne kwiatki. Nie wiem, czy to jest rumianek, czy jakieś inne. Tak wygląda główna miejscówka, główny cel dzisiejszego dnia, czyli rozgałęzienie na Białołękę i na Młociny u podnóża mostu północnego. Myślę, że tutaj będą ładne ujęcia, jak się pojawią za chwilę jakieś tramwaje, także zaraz wrzucę, co mi się uda złapać. Thank you.
będzie skręt w lewo 17. Kolejna 17. To był żwawy przejazd. No i zgapiłem się. Szóstka w prawo do kompletu z miejscówki. A ja teraz podjadę pod zajezdnię Żoliborz. I jeszcze bonusowa dwuja. I na sam koniec takie cudo złapałem. Żebym się tylko nie wywalił. Dobrze, dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Napiszcie, czy wam się podoba taki sposób filmowania, robienia filmów. Życzę miłego dnia i pozdrawiam. Cześć.